Niezwykła owca znaleziona w lesie. To nagranie stało się hitem Australia. Znaleziono owcę, która miała na sobie 35 kg wełny. W lesie w Australii znaleziono schorowaną owcę, która od wielu lat nie była strzyżona. Jej runo ważyło ponad 35 kg, poinformowała w środę agencja Reutersa, powołując się na ratowników zwierzęcia. Owcą, której nadano imię Barack, zaopiekowała się organizacja charytatywna Edgar's Mission Farm Sanctuary ze stanu Wiktoria. Wygląda na to, że Barack miał kiedyś właściciela, powiedział Lebehrend z organizacji. Kiedyś miał kolczyk, ale wygląda na to, że został on wyrwany przez grubą, zbitą sierść wokół jego twarzy, dodał. Jak wyjaśnił, owce powinny być strzyżone przynajmniej raz w roku, w przeciwnym razie ich sierść będzie nadal rosła i rosła. Bechrend poinformował, że po strzyżeniu runo Baaracka ważyło 35,4 kg. Jego racice były w świetnym stanie dzięki bieganiu po skałach w lesie, ale jego kondycja była kiepska. Miał niedowagę, a ze względu na wełnę wokół twarzy ledwo widział, powiedział Bechrend. Barack przyzwyczaja się teraz do życia z innymi owcami przebywającymi w Edgar's Mission Farm Sanctuary.